Jesteśmy w sklepiku lokalnie w Radunicy i witamy Panią Dorotę. Dzień dobry. Pani Doroto, jaka jest filozofia tego sklepu? Skąd, jak to się zaczęło? Wszystko zaczęło się, gdy urodziłam moją córkę Anielkę i podczas długich spacerów po okolicach Radunicy w rozmowach z koleżankami stwierdziłyśmy, że po prostu super byłoby zamawiać produkty od rolników, które przyjadą do nas do domu, a po które nie będziemy musiały same jeździć na każde gospodarstwo. Zaczęło się od pana Barczaka z Ceder, który zgodził się na taką formułę i powiedział, że przy odpowiednio wysokich zamówieniach dowiezie nam ten towar tutaj bezpośrednio do domu. I zaczęło się po trochu dla rodziny, no i widać, że się mocno rozrosło. Od kogo bierzecie produkty? Dostawców jest kilkoro. Głównym dostawcą jest pan Barczak z Ceder Wielkich, nasza pobliska pasieka Miodolandia ze Stanisławowa, pan Wojciech z Boroszewa, który dostarcza nam wiejskie jaja i wiejski drób. I marchewki od pani Marzenki akurat. Mamy Beatkę, która zbiera codziennie rano ogórki w sezonie i prosto z pola przyjeżdżają tutaj do odbioru. Zielony sok się skończył. Te marchewki są kopcowane. Są kopcowane, dokładnie, tak samo pietruchy, selery i na bieżąco co tydzień zgłaszamy jaka ilość. Dziewczyny wykopują z kopca i przywożą, jak widać, całe brudne, ale za to pyszne. W słoikach zawsze kiszonki mamy, świetny dostawca Dobrodziej oraz Sątyskie. Tutaj kapusta kiszona bardzo chrupka i kwaśna. Od pani Marzenki też można z beczki, ale to trzeba dać wcześniej znać, że pani nam odważyła do woreczków swoją kapuchę. No a ten tydzień, no to tłusty czwartek, więc będą polszki. Jak do was trafi? Zapraszam, Radunica, ulica Brzozowa 2, najlepiej przez kontakt przez Facebooka. Strona nazywa się po prostu Lokalnie i ja tam jestem pod Messengerem.